Halo tam wszystkich, bardzo serdecznie, w uszach dzwoń wymiotem, a to odcinek Counter Strike Global Offensive, na którym gramy sobie rankę turniejowy w tej grze na mapach operacji, jak ona się nazywa, Phoenix, zagramy sobie samemu, z tego względu, że nikogo akurat nie ma. Ja to robię tak bardziej testowo, żeby zobaczyć, ile taki mecz jeden zajmuje, jak to się nagrywa. Ogólnie ten odcinek będzie pewnie słaby, ale jeżeli zacznę nagrywać moje mecze z moją drużyną, tam czasami jest naprawdę zwała i to warto oglądać. Prawdopodobnie będę lamy, ja w tej grze nie jestem za dobry, więc dużo ode mnie tutaj nie oczekujcie. No i zobaczmy, którą mapę wylosuję. Wybrałem Cage, Agency, Seaside oraz Motel. Oczywiście trafi nam się Cage, najbardziej popularna mapa z tego Phoenixa. Oczywiście jakich ludzi nam dobierze, to też nie wiem. Ostatnio grałem, to miałem po prostu dwa boty. Najpierw jeden bot, potem ten chłop wrócił. Grał jak ciota totalna, ale drugi chłop wyszedł. No i także teraz zobaczymy. Ja powtórzę jeszcze raz, to jest taki bardzo test tego, jak wygląda nagrywanie rankedów. Czyli dam radę nagrywać to po pierwsze, po drugie, ile te rankedy zajmują. Także tutaj, jeżeli będę sam to komentował, to może to być słabe, ale jeżeli już będę nagrywał mecze z moją drużyną, jeszcze się zastanowię, czy będą całe mecze, czy też będziemy wycinać najlepsze momenty. No i zobaczmy, tu jestem ja, zaczynamy po stronie counter terrorystów. Tutaj jakiś taki ludzi, Vegas. Wszystkie srebra patrzę. Ja jedynie jako mam broń, więc tutaj widzę, moja drużyna bardzo doświadczona w tych mapach, to na pewno będzie przydatne. Tam po wrogiej stronie jakiś rusek. O kurna, ten wyłączył nagrywanie, bo F1 to kupowanie sprzętu, a jednocześnie na F1 mam ustawione nagrywanie. No ale plus jest taki, że jednak będę unikał. Tu siedział gościu. Będę starał się unikać naciskania klawisza F1 przy kupowaniu, bo muszę pamiętać, że to może wyłączyć moje nagrywanie. Dobra, kupmy sobie awkę, póki jest rozgrzewka. Zaraz nie opadniemy. Ja nie jestem jakimś dobrym graczem awki. No to fajnie, że u nas mamy czterech ludzi ze srebrnymi medalami, to są doświadczeni gracze. Przynajmniej jeśli chodzi o te mapy, to jest plus na pewno. U nich widzę, jeden ma złoto w operacji Bravo, więc Cage'a też pewnie zna. Ojejku, jak zwykle na pierwszej rundzie solagi. Problem z tym, że we wrogiej drużynie mamy trzech primadeów, jak widać z drużyny Spaz. Mam tu też jakiegoś napaleńca. Dobra, polecę zwykłym USP-kiem. Kupię ewentualnie kamizelkę. To też się na pewno będzie okazja dla moich współtowarzyszy, żeby obejrzeć cały mecz z mojej perspektywy, jak bardzo lamię, co ja robię. Ale poza tym, że będzie to okazja, żeby się ze mnie pośmiać, mam nadzieję, że będzie też okazja, żeby powiedzieć, ty tu źle robisz, ty tu się źle ustawiasz. Powinieneś zrobić coś innego. Dobra, a jak na razie czyste, słyszę, że coś strzelają na B. Próbuję tutaj rushować przed magazyn. Już zaplantowali na B, więc rush jak najbardziej będzie przydatny. Jeden na jednego straciliśmy. Tu trzeba uważać, bo tu w hangarze mogą siedzieć jak zwykle lagi. Na pierwszej rundzie zawsze są lagi. Dlatego nienawidzę rund na pistolety. Nie, że tych pistoletów się kiepsko strzela, to jeszcze są lagi. Dobra, teraz muszę być na cicho, bo tu będą wybiegać. Zostałem sam na dwóch, gdzie oni mogą być. Tu na górze pewnie jest. A! Ammo, kurde. Ammo. Nie ugrałem. Zostałem sam na dwóch i ammo. No trudno. Lecimy oczywiście eko, kamizeleczka i ostrożnie. Postaram się tak zagrać ze 3-4 rundy eko, żeby mieć już jasną sytuację finansową, a potem będziemy mogli grać fulla. Tylko że u mnie full nie oznacza zawsze kupna granatów. Nie zawsze lubię z nich używać. Czasami flame potrafi odmienić, albo hate zmienić losy bitwy, ale ogólnie to tylko używam, kiedy wiem, że taktyka będzie tego wymagała, ogólnie tego unikam. Ponieważ ostatnio ruszyli na B i im to się powodziło, więc nie, to, no właśnie, tak się zastanawiałem, że teraz znów mogą ruszyć na tego BS-a. Czyli czy zabijają nawzajem. Zostaliśmy 3 na 4.
Nie wiem, czy oni tam na środku nie biegają. Gdzie ta paka została podłożona, na B czy na A? Wybiegłem z A, to jest trochę niedobrze, ale wiedziałem, że wbiegli w tamtym kierunku od strony środka. Tutaj wentylem jeden mój. Tak, są na B. O, tu jeszcze jest. Kurde, nie. Tak dobrze to nie będzie. Mam 3300 golda, to mi pozwoli na zakup jakiegoś karabinku. Ewentualnie Famasa, ale jeszcze jedna runda eko, żeby móc na spokojnie lecieć aługiem i będę dobrze. Myślę, że kupię. Albo nie, nie kupię. Oni biegają na te B, więc te granaty tutaj, chociaż flesza kupię. Ewentualnie bym musiał odraszowywać te dzień, odbijać B, to flesz może się przydać przy wbieganiu. No i znowu słyszę, coś tam strzelają na środku. Na razie nie będę wybiegał. I do A. Ej! Strzela tam jakiegoś kałacha. Czy bizona, nie wiem, czy to dokładnie jest. Siedzi w tym magazynie, nie wychyla się na razie. Toczyliśmy po jednym zawodniku. Jest cisza. Siedzi w tym hangarze. Drzwi. Wyszedł drzwi flash. Zaraz będzie rushował. Tu paka jest, także... Kurna, zastrzelił mojego. Jak zaraz wybiegnie, to... Mam nadzieję, że nie będzie strzelał od razu w moim kierunku. Właśnie, tego się obawiałem. To nie jest dobra kampa, bo tu od razu strzelają i jest problem. Ale ta gra się teraz stała. No został Vegas, zobaczmy jak bardzo to ugra. O, tego zabił. O, ugrał, dwóch ugrał, jeszcze jednego musi ugrać. A paka jeszcze nie jest zaplantowana. Powinno chyba, nie wiem czy nie leży to na B, jest stracona. Także, jeżeli odzyskał, to najprawdopodobniej pobiegł na B. Ale jeżeli, nie odzyskał, leży tu paka. To stój pilnuj, nie wychylaj się, nie, no. Co ty robisz? Nie odwracaj się. Myślę, że przeciwnik może chować, ale nie sądzę, żeby miał awkę. Wyrzucili go z... Tak, nie miał awki, ale awczył. Byłem blisko. Stać mnie na Auga i dostanę 1100 golda, więc myślę, że to będzie zakup dość dobry. Kup tego granata. Bo Aug pozwoli mi nieco lepiej pilnować BS-a. Także oni grają w czterech. Nie wiem, czy tam ktoś wyszedł, czy go wyrzucili, ale chyba wyszedł, bo nie widziałem głosowania. Tu trzeba pilnować zawsze drzwi, bo z tych drzwi wybiegają. No i hangar. To jakieś dobrą kampę. To jest dobra kampa, jeśli chodzi o drzwi, ale jeżeli wybiegną z hangaru, to będzie już za późno, żeby cokolwiek zrobić. A fajnie by było ich jednak przyspilić w hangarze. Mówi, że bomba jest na B, także ruszam już w tamtym kierunku. Ruszanie wentylem to nie jest dobry dobry pomysł, bo już wiedzą, że tu będę się wychylał, ale nikt tego nie pilnuje. Paka jest już na bombsite. Zaplantowana. Ilu jeszcze? Jeszcze jeden został. Pewnie gdzieś tam siedzi. Próbuj przeładować. Dobrze, strzelają do siebie. Gdzie on siedzi? Tu siedzi. I szybko. Defuse. Nie mam defuse'a. On ma? Ma. Defuse! No nie będę defuzował, o. Bo ja nie mam defuza kupionego. Dobra. 3 minuty do opuszczenia gry, jeżeli jednak opuści, to będziemy grali 5 na 4. Zobaczymy, jaką karę otrzyma. Ja ostatnio grałem, u mnie chłop wyszedł, dostał karę 7 dni. Kiedy za pierwsze opuszczenie, za pierwsze albo za pierwsze dwa opuszczenia dostaje się karę 30 minut, on dostał karę 7 dni, także to już jest wielokrotne opuszczanie rozgrywek. Nie miałem defuse'a, bo w sumie mogłem go teraz kupić, kurna. Strzelają się na B, strzelają się na środku. Ale gdzie jest paka, jeszcze nie wiadomo.
Dobra, ale strzelają się głównie na B, ruszę tam. Mam tylko nadzieję, że to nie jest taktyka polegająca na tym, że... O, tutaj awka na środku. O, gdzie on był? Tam siedział, kurna, wentyl. Ja się kupiłem na awce, że na środku siedzi, a w wentylu był. Jednak paka na A. Czyli to fejkowali te B, żeby jednak ruszyć z paką na A, kiedy będzie czyste. No fajny famat, taki różowiutki. Ugraj, ugraj, proszę, strzelaj w niego niżej i nie full auto. A jest. Ten też kurna z famasem biega. What the fuck? Aha, no dobra, już odpuszcza. Ma 12 HP-ków. Nie będzie ginął. No niech mu będzie, no. A, patrzę, że już z drużyny przeciwnej wrócił ten chłop i tam jest... To też jest premade. Jest 3 i 2 premade'y. Także to nie będzie już takie łatwe. Tak mi na zakup AWP i nie zastanawiam się, czy może tego nie rozważyć. Ale jeżeli padnę, to zostanę nagle bez hajsu. A jeżeli zostanę bez hajsu, to będzie bardzo kiepsko. A ja taką potęgą snajperki to nie jestem, dlatego wolę grać Auga i czuć się pewnie. W ogóle, kurde, tylko zacząłem nagrywać i już otwieram. Zazwyczaj moją domeną jest zamykanie. Biegnę na mięso armatnie i informuję moich towarzyszy, gdzie mogą pojawić się wrogowie. Znowu coś fejkują na tym B. Ale dopóki nie zobaczę kolesia z paką, nie będę chciał się nigdzie ruszać. Próbuję tutaj zajść na plecy z tej strony. Dobra, mam pakę. I have a bomb. Awka, także dużo się tu nie wychylę. Ale awka padła. Dobra. Tutaj ma Galila, to nie, Galila nie chce. Dobra, i dostaliśmy właśnie free awkę, jest ta AWP boom. Także tutaj gole mają już skiny. Kupię sobie granaty. Nie, nikt nie chce awki, ja tu się nie będę wychilał. Tutaj jeden gra scoutem. No ale jeżeli lubi. Scout jest takie gówno, że awka jak strzeli to zabija, a ze scouta trzeba zawsze dwa razy. A patrząc jaka to jest broń, to naprawdę jest ciężko już. Jeszcze z autokampy strzeli dwa razy to nie problem, ale... Tutaj słyszę coś strzelają, blisko bardzo. Ale są na B. Gdzieś awka nie siedzi, nie widzę jej. Ale podłożyli tu pakę. Dobra, defiuzujcie to. Dobrze, bardzo ładnie to wyszło. Tylko jednego straciliśmy, także to jest plus. No i teraz mam kasę i gdybym teraz miał startować od zera, to bym chyba się pokusił na zakupienie snajperki, ale jak skoro już mam broń, to nie będę wymieniał tego Auga. Póki mam tą broń, to będę nią grał. Także idziemy pilnować to nasze A. Zobaczymy, czy może w końcu zdecydują się na rush w tym kierunku. Wtedy będę mógł w końcu pokazać, co to znaczy Marcisław obrońca. Guardian taki. Nienawidzę gry po stronie counter-terrorystów, bo tu trzeba strasznie grać pasywnie. To jeśli czekasz na przejście przeciwnika. To jest problem. Ja nie lubię tak grać. A natomiast granie po stronie terrorystów sprawia mi taki problem, że bezpośredni, bardzo szybki rush to też nie jest taktyka, która wygrywa. Czasami też trzeba poczekać. Widziałem kurde terrorystów, którzy czekali do ostatnich sekund, zanim w ogóle zdecydowali się
raszować. Po prostu czekali, aż kantyterrorystom wpuszczą nerwy. Ale mam tu pakę, także nie będę się stąd ruszał. Z tej strony jestem pilnowany. Więc może tylko wyjść z tego miejsca. On jest na ABS-ie, na respie tam. Nie, tam na boku jest. Ta awka, mam nadzieję, że nie padnie. Jeżeli co, to zbiorę po niej. A, mam pakę, wystarczy przechować 40 sekund. Kurna, zabił kolejnego. Czyli on to ugra. Dobrze, tylko się wychylił do te bań. Tu mam blue laminat z naklejką, ja nie rozumiem fenomenu tych naklejek. No i hajs się zbiera, moi państwo. Tym bardziej, że gram na pozycji, na której przeciwników praktycznie w ogóle nie ma. Terroryści nie zapuszczają się w tereny bombsite'u A. Także mogę sobie na spokojnie po prostu przeżywać, przychodzić na ostatni i patrzeć, dobijać tych, którzy nie mieli szczęścia ujść życiem z nieudanego raszu. O, tutaj już się bawił ktoś w tym magazynie, wyszedł z drzwi. Te drzwi są zamknięte. Ale może tu wyjść w każdym momencie. No wychyl łepek. O kurna! Się zagapiłem. Patrzyłem, czy z hangaru przypadkiem nie wychodzi. A tam dwóch jeszcze ich wybiegło, także. Strasznie chaotycznie gra ten człowiek. Więc to będzie chyba runda nadchodzących terrorystów. No tak, we dwóch, we trzech na niego wyszli. Kurna, zwaliłem to. Bo się zagapiłem, czy przypadkiem z hangaru nie będą wychodzić i. A ten wybieg przykutnął. Dobra, jak mam hajs. To kupię tu awkę. Nikt awką nie gra, patrzę. Tutaj ludzie mają problemy z hajsem. Teoretycznie mógłbym coś kupić. Ale dobra, to już mniejsza z tego. Trzeba się ustawić w dobrym miejscu. Myślę, że ta kampa mogłaby być w porządku, tylko że tu nie widzę drzwi. Mam nadzieję, że ten człowiek drzwi odpowiednio dobrze ogarnie. A z tego miejsca będę mógł się dobrze schować, jeżeli przeciwnicy się wychylą. O, jest, poszedł smoke. O, kurna. Ja! Jak ja to spudłowałem, biegnie tu na mnie. Dobra. Także dwóch tu zdjąłem, nie wiem, czy tu mniej więcej biega. Gdzieś tu może ktoś z paką. Nie, nie widzę. Autosniper! Od razu, kurna, lagi jakieś mam. Ścinki, ścinki, ej, ogarnijcie się. What? Ile tu jest pingu? 73, ale się ścina. Dobra, ogarnęło się. Nie wiem, czy jest wina dysku, czy... Dobra, jest czysto, ale nie wiemy, gdzie mogło się schować paka. A, jeszcze mnie tu jakieś ścinki łapią. Nie powinniśmy raszować przeciwników, powinniśmy stać i czekać, aż oni do nas przyjdą. Poszedł tam na B. Nie widzę, żeby tam się coś strzelało, ale... Zabił kogoś, nie wiem, gdzie on był. Ale chyba gdzieś na B. Podłożył, kurde. Fak, teraz spokojnie tylko. Ła! Spokojnie, jestem swój. Przytrzymaj go, dobrze. To tu chciał? Ktoś chciał chyba to. Masz. To ja kupię sobie tego auga. Jak już mamy awkę i autolamę. No problem. Ale kurde, to jednak tam to awko trzeba patrzeć, bo on zdążył zaplantować. O kurde, ktoś tutaj dzieli nam jednego. B. Ale czy wszyscy B, to nie wiem. Zawsze warto zostać na tym A.
Dopóki się chłop z bombą nie pojawi, to zbytnio się nie ruszać. No mogę ich zaraszować, ale pewnie skończy się to dla mnie śmiercią. A oni znowu grają w czwórkę. Ktoś ma tam problemy. Mam pakę, ale jestem obity, kurde. Widziałem jak wychyla się za samochodu, ale nie chciałem zdradzać swojej pozycji od razu. No ale... Tutaj na górę, żeby mnie ktoś podsadził. Dobra, tu siedział. O jejku, tam siedzi, fuck. To będzie problem. Muszę gdzieś tu się skampić, po prostu mieć nadzieję, że... Zdejmę go, zanim on zdejmie mnie. Nie mam granatów. Nie, no mam granaty. Ten z tego smoke'a już nie powinien wyjść. Wyjdzie od tych drzwi. Muszę przechować się 30 sekund. Jeżeli wytrzymam do 15 sekundy, to on już nie zdąży zaplantować, także... Tu wychodzi, kurde, tak właśnie ktoś mówi, że tu, ej. Jeszcze mnie przycięło na sam koniec. Mogłem się już chować i mieć nadzieję, że nie zdążę zaplantować w sumie. Mój błąd, ale też nie gram za dużo, więc człowiek się uczy. Kurde. Spadki klatek, spadki animacji, to nie jest nic dobrego. Kurna, ty nie się, teraz to niemiłosiernie się dnia. Dobra, są na B. Jeszcze tu sprawdzę, czy nikt nie siedzi. Ojejku, jak ma się tak ciąć, to ja zaraz kończę nagrywanie, żeby móc spokojnie dokończyć tego rankeda. Kurna. Gdzieś tu się strzelają, są na bombsite. Kurna, we dwóch się ogarnęli. Tu jeden wybiegł, drugi też pewnie gdzieś tu siedzi. Nie, tu jest czysto, nie wiem gdzie on może siedzieć. No. Nerwowy, nerwowy. Nie patrzy na minimapę. Może już z wentyla. On tam pilnuje tej paki, więc ja bym się pilnował gdzieś na przykład tutaj. No dokładnie. Na kałach ten czoło, ale wola auga. Kurde. Mam nadzieję, że te ścinki to takie tylko tymczasowe. Dokupię granatu. Ja pierniczę. Cisza jak na razie. Słodkie dźwięki mnie kołyszą. Coś tam się strzelali na B, ale jak na razie tu jest spokojnie. Dobra, są na B. Tylko tu drzwi ktoś otworzył. Te drzwi były zamknięte. No tu siedział właśnie, nie zauważyłem go, ale póki co te ścinki to już są cholerne, także ej, no cóż, to nie będzie pełny ranked, to będzie część rankeda, widać, ja muszę jeszcze ogarnąć się sprzętowo, żeby móc nagrywać tego Counter Strike'a, bo takie ścinki to jest coś
to nie może mieć miejsca, także dziękuję bardzo za to, że oglądaliście mnie do tej pory. W opisie jeszcze stawię notkę, czy wygraliśmy tą rundę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Ten mecz, znaczy nie rundę. Trzymajcie się i do zobaczenia.